wysokości. Jest to gala bokserska. Na tej gali walczą nasi zawodnicy, ale również zbieramy pieniążki z licytacji, które z fantów, które dostaliśmy od ludzi, sportowców. Ile walk dzisiaj się odbędzie? Dzisiaj walk będzie 15. To bardzo dużo, o ile pamiętam, na plakatach było 10, skąd ta różnica? Stąd, że pozgłaszało się bardzo dużo dodatkowych zawodników z klubów, które nam wcześniej się zgłosiły, żeby po prostu walki było więcej, żebyśmy mogli jak najwięcej zebrać do tych pieniążków. Kluby są z jakiego terenu? Z Dolnego Śląska. Z podpisami naszych wspaniałych bokserów, Włodarczyka, Balskiego między innymi. Mamy Kamila Stocha, koszulkę z podpisem. Mamy również naszego Kamila Łaszczyka, również polskiego pięściarza, mamy spodenki. Bardzo dużo różnych jest tutaj gadżetów. Jest książka Agnieszki Rylik. No trudno mi w tej chwili wymienić, bo jest ich aż tyle po prostu, ale naprawdę jest bardzo dużo bonów takich na specjalne zabiegi tak, również. Remigiusz Tkaczyk z Piotrem Wilczewskim. To jest główna walka i myślę, że będzie bardzo ciekawa. Bardzo długo jeden i drugi nie boksował. Jak zgłosiłam się do Remigiusza o pomoc, żeby wsparł naszą galę, ale zupełnie nie jako bokser, jako po prostu osoba mająca restaurację w Dzierżoniowie, wpadł na pomysł, że może byłoby taka możliwość, żeby zaboksował z Piotrkiem Wilczewskim. Oczywiście zadzwoniłam do Piotra Wilczewskiego, Piotr Wilczewski się zgodził. Powiedział, że nie ma żadnego problemu, ponieważ jest to coś, co może zrobić dla dziecka. Jeden i drugi poświęcił całe serducho, żeby po prostu zawalczyć na tej gali i pokazać się z jak najlepszej strony.
Frekwencja dopisała, bo widzę tu mnóstwo ludzi. Tak, jak najbardziej. Jeszcze do dzisiejszego dnia dzwonili do nas ludzie, pytając, czy są jeszcze bilety. Oczywiście już nie mieliśmy, bo bilety już dawno zostały wysprzedane. Dzięki wszystkim.